wchodzimy na teren prawnie chroniony, czyli Park Narodowy, i idziemy zobaczyć kolorowe źródełka. Krajobrazowy, no to obojętne. Kolorowe jeziorka. Pierwsze z jeziorek to jest teren Lwowskiego Parku Krajobrazowego. Popatrzymy sobie na nie z góry. Mała sadzaweczka. O! No, tam ją zasilał mały ciek, ale tu były kiedyś kopalnie rud. Wydobywali tu różne rudy. No i też, kochani, widać tutaj, że ten teren jest terenem pogórniczym. Z wałowiska są. Na Śląsku się go do hołdy. Czyli to, co wybrali, ciepali na hołda. A na tej hołdzie, po tym hołdziorze, to zbierali resztki i sprzedawali. I o też kiedyś chciał być hołdziorzem. No, tu może lepszy profil. No, słuchajcie, tutaj widać ewidentnie, że tu jest pięknie. Powiem wam, że jest. Mnie się już tu spodobało. Nawet jaskinia jest. Cisnymy mysza na dół. O, przy jeziorkach jest bar, żarło, piwo i różne inne dziwne rzeczy. My se zejdziemy teraz tutaj w dół do tych jeziorek. Tu widzimy kolejne. Idziemy sobie powoli w dół i będziemy wam pokazywać wszystko, co tam jest w dole, jak to wygląda z bliska, bo mi się z góry podoba. O, tu jest kolejne jeziorko. Zobaczcie sobie, są nieduże te sadzawki. To jest czerwone dokładnie. No, sadzawki nie są duże, ale bardzo, bardzo urokliwe. Co? Idziemy dalej. No to schodzimy sobie do tego jeziorka czerwonego. Tutaj jest takie łagodne zejście. O, i jesteśmy już na dole. Tutaj, słuchajcie, jest ta sztolnia. Czy to jest inna sztolnia? Zaraz sprawdzę. A, to jest ta sama sztolnia, tylko ona jest tak wypełniona wodą, że jak patrzymy z drugiej strony, to jest po prostu wrażenie, że tu zaczyna się całe to jeziorko. O, zobaczcie, tu jesteśmy z drugiej strony tej sztolni.
Woda tu jest naprawdę czysta. Podłoże jest piaszczysto-gliniaste, jak to po wyrobiskach. Masa glunów rośnie. I to takich dosyć ładnych. I jakiś minerał, to jeziorko barwi na czerwono. Ruda, no. Rudy kolor. Ciekawe, czy tu jest woda ciepła. Bardzo lodowata. Woda jest bardzo zimna. Wszyscy sobie tu robią zdjęcia. Oj, Arek zamoczył sobie laczek i to był mój błąd, bo teraz mi się noga ślizgo. Wszyscy mają polaroidy. Ale zobaczcie, jak tak głęboko wykopano kiedyś ręcznie wszystko, bez maszyn. To jest niesamowite, jak ludzie musieli się kiedyś napracować. Tutaj widać całe te usypiska tego żwiru. To było wszystko wywożone tam, hen do góry, na hałdy, czy wynoszone nawet w jakichś koszach. No powiem wam, że miejsce jest piękne, warte odwiedzenia. Parking, na którym my stoimy, kosztuje 5 zł za całą dobę, więc uważam, że też nie są to koszty wielkie. Jeziorka są zupełnie za free, wstęp do parku też jest zupełnie za free. I zostało nam jeszcze tutaj jeziorko zielone do zobaczenia. Fajnie tutaj się chodzi, są fajne ścieżki zrobione, czy wydeptane przez turystów. Ale bez strachu idę sobie w laczkach i jest ok. Nie jest wcale źle. Zobaczcie, tu są kolejne zakątki tego jeziorka. Straszny upał jest dzisiaj. Dobrze, że to wszystko jest w lesie i tak słońce mocno nie grzeje. No ale tu, gdzie my chodzimy w tej chwili, to chodzimy po wyrobiskach górniczych. Zobaczcie. Tu jest dalej, dalej się to ciągnie, to jeziorko, za tą skałą tutaj. I zobaczcie, jak ludzie kiedyś głęboko musieli kopać, żeby cokolwiek wykopać, jakiś minerał. Czy cokolwiek tutaj szukano. Naprawdę musieli się nieźle, nieźle napracować. No. A my sobie teraz pójdziemy do trzeciego jeziorka. Jeziorka zielonego. Mysza się cały czas dupą do mnie obraca. Chociaż już ten lepszy profil tutaj od niej chce sfilmować. No nie do się, bo... Co? No nie do się sfilmować i już. Tu też było wyrobisko, tylko jest zasypane. I ciągnie się tam gdzieś do góry,
ale żeby tam wejść, no niestety jest zasypane, zagruzowane, ale było tu żwirowisko. Ja sobie na pamiątkę wezmę taki jeden kamyk, zobaczymy, czy tu jakiś minerał w tym kamyczku jest. Mysza, otwórz plecak. Pamiątka. Zobaczcie sobie. Tutaj. Zobaczcie. Tu była sztolnia, która teraz jest na wylot. A kończy się w Jeziorku Czerwonym. Pięknie. Dawaj plecak. Dobra, idziemy dalej. Malutka wspinaczka. Bo tu trzeba zejść. Teraz trzeba stąd wyjść do góry. To jest po wyrobisku, gdzie kiedyś wydobywano różne minerały. A jakie, to by trzeba spytać ludzi, którzy się na tym znają. Zobaczcie, jakie piękne, rozwarstwione skały. Podoba mi się tu strasznie. Przyroda tu jest super, nawet ta kamienista. Pięknie i różne kolory tych skał. Dobra, no to z góry wyglądało, słuchajcie, jak jaskinia, a to jest wykute w skale przejście do Jeziorka Żółtego. Bardzo fajnie, słuchajcie, tutaj jest bardzo fajnie, chłodno. Widać tu różne minerały na tych skałach. Ja się na tym niestety nie znam, ale słuchajcie, są tutaj otwory po świdrach. Można rozpoznać. O, zobaczcie sobie. Nie wiem, jakie tu minerały są na tym, ale są. I z tego przejścia wykutego w skale wychodzimy sobie prosto nad Jeziorko Żółte. Nawet tu gdzieś woda kapie, o, narosty, super, przyroda nieożywiona. Z którego profilu cię filmować? Żadnego. Już jesteś sfilmowana. Za późno. To się wytnie. No to, kochani, idziemy do ostatniego z jeziorek. Z tego, co tu na tablicy pisze, jest tu masa sztolni powyrobiskowych. A jeziorko wyparowało. O, jest kawałek jeziorka. Wyparowało. O, tutaj jest wejście do sztolni. Chętnie bym wszedł, ale nie chce mi się tam czołgać. To jest jedna ze sztolni. Będziesz wyglądać strasznie, wierz mi. A tu jest wejście do kolejnej sztolni. Tu da się wejść.
ale tam z tyłu już jest krata. Spróbuję się tutaj dostać jakoś. Jest bardzo zimno. Sztolnia jest zabezpieczona. Czekajcie, spróbuję włączyć światło. Tak ta sztolnia wygląda. Słuchajcie, pewnie da się tam jakoś wejść. Gdyby nie ta krata i pewnie gdzieś to się tam dość ciągnie daleko. Tutaj jest głębsze wyrobisko. Ale generalnie fajnie bije chłodem, stalaktyty widać, małe jeszcze, bo małe, ale pewnie głębiej będą większe. Tam na tych zabezpieczeniach stropu już widać osuwiska skalne, więc może być naprawdę nieciekawie. A do prawdziwego jeziorka błękitnego to my dochodzimy teraz. Tam były tylko sztolnie, nie było jeziorka. Troszeczkę was tutaj pobajerowałem, a prawdziwe jeziorko, jak na te wszystkie trzy, które są, to to jest naprawdę duży staw. Teraz dochodzimy. I słuchajcie, co jest fajne, tu nie ma komarów. Nie ma komarów, tak jak na Podlasiu. Tam chciały nas komary zeżreć, a tu nie ma ani jednego. Super. I to jest to jeziorko błękitne. A powinno się nazywać zielone. Tak mi się wydaje. O, zaś dupka myszy na przodzie.